Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Scott Battles, więc przechodzimy do tych nagród. No i myślę, że powinienem mieć Elite 3, ale zobaczymy czy udało się utrzymać tą rangę. I tak jest, mamy Elite 3, więc sobie teraz odbierzemy tę nagrodę. Mamy 8000 monet oraz 3 paczki, więc teraz przechodzimy do sklepu. No i otwórzmy sobie te paczki, Można na początku paczka Rzadkich Piłkarzy Electrum. Zobaczymy co tutaj się pojawi. Jest Copa Libertadores, ale może być też coś lepszego. I zobaczmy, jest The Licht. Okej, okay, mamy ekrany. Jest bardzo fajnie, trochę molet mogę na nim zarobić, Jeszcze jest Iguain Będę trochę kart jest, więc sobie powysyłamy na listę transferową do lichta. Ok, jeszcze karty wyślę sobie do klubu, no i przejdźmy do kolejnej paczki Teraz paczka takich piłkarzy elektron, zobaczmy co tutaj się pojawi Jest Angelino83, więc kolejne ekrany Bardzo fajnie, bo akurat monety mi się przydadzą, jeszcze jest El Sharaoui, Traoré, Bentancur, znowu Zaniolo Więc ok, powysyłam sobie te karty na listę transferową No i resztę kart wyślemy sobie do klubu i przejdźmy do kolejnej paczki. Została nam jeszcze mieszana paczka <laughs> piłkarzy Prime. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Jest HTBR. Jest już trochę słabiej w tej paczce. Ale okej, okay, wyślimy sobie tych dwóch piłkarzy tutaj na listę transferową. No resztę kart wyślemy sobie do klubu, bo będą mogły się one przydać w SBC. Ok, jeszcze na koniec odcinka pokażę Wam mój skład, chociaż chyba się raczej nie zmieniło od ostatniego odcinka. Jak widzicie, wygląda on następująco, chociaż Osadie zaczął grać w formacją 4-1-2-1-2. No i gra mi się tą formacją całkiem dobrze. Na gra De Jong jako lewy środkowy pomocnik Felker, po prawej stronie De Bruyne, SP O Mares i na ataku gra Corona oraz Hernandez. No i bardzo fajnie mi się gra tą formacją. No i w przyszłości planuję zrobić SBC o Viniciusa w wersji pod. Chociaż yy, raczej zrobię go po nagrodach za Division oraz na koniec drugiego sezonu. Planuję też awansować do drugiej dywizji, wtedy będą lepsze paczki. No i liczę, że coś z tych paczek uda się trafić, jeszcze będą mają być też słapy, więc może będą jakieś fajne paczki z kartami. No i jak uzbieram trochę kart oraz monet, to sobie zrobię tego Viniciusa. No dobrze, myślę że w tym odcinku to było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!